Marti, kiedy po raz pierwszy pojawiłaś się na hali, żeby poćwiczyć? Nie pamiętam daty, pamiętasz? Daty dokładnie nie pamiętam, no ale to na pewno było, myślę, że już trenujemy miesiąc. Na pewno to już było. Trenujemy miesiąc, tak. Od jakoś połowy lipca, prawda? Tak, tak. I to od razu treningi tak naprawdę zaczęły się po 2 godziny dziennie, więc zaczęliśmy naprawdę z kopyta i to na pewno przyniesie efekty już 5 września. A jak wyglądało takie rozeznanie w umiejętnościach Marti? Ten pierwszy trening, jak ją oceniłeś? Oceniłem no na pewno, że jest wysportowaną osobą, bardzo silną i naprawdę bardzo, bardzo szybko łapie to wszystko, co jej pokażę, chwyty czy nawet uderzenia, bardzo szybko się uczy, nie musimy wałkować tak naprawdę cały czas tego samego, możemy przychodzić do dalszych etapów, więc z tego się bardzo cieszę. Trener trochę przesadza, chyba mnie bardzo lubi. Ale nie, faktycznie szybko zaczęliśmy po 2 godziny, ale na początku robiliśmy po godzinę przez to, że miałam ten fame czy shame. A w ogóle ja z Damianem właśnie byłam na wywiadzie w domu jeszcze w tym fame czy shame, dlatego nawiązuję, że jeszcze nie wiedziałeś, że walczę wtedy, ale ja już wiedziałam. Ha. A, to nie powiedziałaś. A no wiadomo, że nie powiedziałam, a co ty myślisz sobie? A rozmawiało się całkiem przyjemnie. A co uważasz za Marti najlepszą umiejętność? W czym jest najlepsza? Myślę, że no na pewno to będą chwyty i rzuty. Jednak ten background judo jest naprawdę mocny i na pewno wykorzystamy to na 100%. A dużo pracowaliście z głową, bo to też jest istotne. Znaczy według mnie no Marti jest bardzo, bardzo psychicznie, jest bardzo, bardzo mocną personą i tak naprawdę wiele pracy w jej psychice tak naprawdę nie potrzeba, wyjdzie, zrobi swoje. I tak to będzie wyglądało. A ty, Marti, jak psychicznie? Z biegiem czasu jest coraz gorzej, czy coraz lepiej? Cały czas jest dobrze. Im bliżej walki, tym bardziej się nie mogę doczekać. A Kamil, jak myślisz, jak ta walka będzie wyglądała? No na pewno nie mrugajcie. Czyli szybko? Myślę, że to będzie bardzo szybkie skończenie. A w jakich pozycjach? No to już. A jakie lubisz? Kurde, bo tak jakby ja nie ogarniam tych wszystkich nazw, wiem, że jest stójka i parter, więc w czym? No to już zobaczymy, jak się walka potoczy. Mamy swój plan na walkę, więc wszystkiego się dowiecie w dniu gali na pewno. No dobra. Tyle możemy powiedzieć. Z mojej tak, tyle, dużo powiedziałeś, ale okej. Najwyżej powiem, że trener miał za dobry dzień.